Cześć dzieciaki, z tej strony Hania Kątna, instruktor świetlicy w Bożonkowie. Jak widzicie, u mnie cały czas zima, mam nadzieję, że u Was również. Uwielbiam tą porę roku, dlatego dziś mój filmik będzie również takiej tonacji zimowej, a zaproponuję Wam wykonanie takiej ramki w kształcie bałwanka na zdjęcie. Jak widzicie, tutaj zdjęcie jest misie, ale Wy możecie doskonale włożyć własne zdjęcie lub osobę bliskiej. Jeżeli włożycie własne, taki bałwanek może Wam posłużyć jako dodatkowy prezent dla swojej babci lub dziadka. Co będzie Wam potrzebne? Na początek takie oto patyczki od lodów, które musicie w pierwszej kolejności pomalować na biało. Ja już tu wcześniej pomalowałam, żeby szybciej po prostu wykonać ten film. Malujemy farbą akrylową, białą zwykłą emulsją lub farbą plakatową. Taką farbę, którą po prostu białą, którą posiadacie w domu. Co jeszcze? Filc czerwony. Jeżeli nie macie filcu, może to być również czerwony papier Bristol. Biały Bristol, z którego wycinacie kółko. Czarny papier. Kawałek pomarańczowego. Jakiś marker. Nożyczki, kawałek wstążeczki oraz nieodzowny klej na gorąco. I tak jak mówiłam, w pierwszej kolejności malujecie cztery patyczki na biało. Następnie bierzemy dwa patyczki, odkładamy i z czarnego papieru wycinamy sobie stópki. Jak zrobić? Najlepiej za jednym zamachem, żeby wyciąć podwójne, składacie papier. Ja już tu sobie wcześniej przygotowałam, narysowałam wzór, żeby było prościej. Wy również to możecie zrobić. Narysować kształt bucika. Jeżeli nie potraficie, poproście kogoś starszego. I po krawędzi naszego rysunku jedziemy nożyczkami i w ten sposób wycinamy. Proszę. Buciki wycięte są w całości, więc je przecinam i mam. Następnie z czerwonego filcu również sobie już tu wcześniej narysowałam kształt takiej rękawiczki. Zginam, składam na pół i wycinam mój wcześniej narysowany wzór. Jeżeli macie zdolności plastyczne, możecie po prostu bez odrysowania narysowania szablonu wyciąć sobie samodzielnie. Pamiętajcie tylko, że jeżeli składacie filc, to jest to dosyć grube i musicie po prostu włożyć więcej siły. Jeżeli macie papier czerwony, a tak jak mówiłam wcześniej, idealnie on się też również nadaje, będzie Wam prościej. Proszę, tak jak tutaj mam dwa wycięcia. Następnie biorę klej na gorąco i sobie doklejam, tak, rękawiczki do mojego jednego patyka. Rękawiczki doklejam w ten sposób, żeby tutaj na krawędzi, rękawiczka pokażę Wam z tyłu, dosyć mocno wystawała, jak widzicie. Tak samo przyklejam z drugiej strony drugą rękawiczkę. Możecie klej posmarować na rękawiczce, możecie po prostu klej posmarować na patyczku. Bynajmniej rączki macie już przygotowane. Następnie bierzemy patyczek drugi i przyklejamy buciki. Robimy tak samo, tylko zobaczcie, jak ja przyklejam. Bucik jakby idzie w górę, tak? I proszę zobaczyć, również wystaje poza patyczek. To jest z tyłu, tak wygląda z przodu. Drugi bucik tak samo przyklejam. Tak jak mówiłam wcześniej, patyczek jest krótszy, bucik wystaje poza. Wygląda to w ten sposób. Następnie biorę moje dwa patyczki i przyklejam
najpierw do rękawiczek. Przyklejam w ten sposób. Zobaczcie od tyłu. Zależy tu też również, jakie macie szerokie zdjęcie. Układacie sobie patyczki na górnym i od tyłu przyklejacie. Proszę, tak to mniej więcej wygląda. Następnie bierzecie nożyczki, bo jeżeli byśmy przykleili tutaj, jeżeli chcecie, to oczywiście macie takie duże zdjęcie, to możecie zrobić to w ten sposób. Jeżeli macie mniejsze zdjęcie, proponuję Wam wziąć nożyczki i lekko skrócić w dolnej części. Jeden patyczek i drugi. Jest. I tak samo od dołu, od tyłu przyklejam. Klejam na gorąco moje patyczki. Jest. Proszę. Tak to wygląda. Następnie z białego Bristolu musicie wyciąć sobie takie białe kółko. To kółko przyklejacie tutaj w górnej części, gdzie są rękawiczki. Następnie z czarnego papieru wycinacie kapelusik. Kapelusik musi być szerszy. Tutaj ta dolna część musi być szerszy od mojej głowy. Czyli właściwie szerokość tutaj pozostawię. Robię to odręcznie. Nie będę już tutaj nic sobie rysować. Jeżeli coś wyjdzie krzywo, nie stresuję się tym, bo przecież bałwanek nie musi mieć prostego kapelusika. Może mieć trochę krzywy. Niczym to nie przeszkadza. Proszę, kapelusik jest zrobiony. Od tyłu dolnej części przyklejam do głowy. Jest. Teraz bierzemy wstążeczkę, bo jeżeli jest ramka, no to taką ramkę musimy powiesić w ten sposób i przyklejamy do naszego, od tyłu do naszego kapelusza. Jeżeli boicie się kleić, że klej Was poparzy, to poproście kogoś starszego. Na pewno Wam mama, tata albo starsze rodzeństwo pomogą. Proszę. Teraz wystarczy tylko przykleić oczka, nosek. Ja jako oczka wykorzystam takie malutkie pomponiki. Wy możecie oczka narysować. Możecie wyciąć z papieru i przykleić. Jak to już naprawdę, jak zrobicie, to już naprawdę wasza będzie inicjatywa. Natomiast tutaj z pomarańczowej karteczki wycinam bałwankowi marchewkę. Robię to odręcznie. Proszę. Tak to wygląda. Bałwanek, nosek ma i jeszcze tylko wystarczy, że dorysuję bałwankowi buźkę. Moi mili, bałwanek gotowy. Teraz wystarczy trochę tego bałwanka, jeżeli chcecie udekorować. Ja na przykład wezmę taki różowy pomponik i zrobię mojemu bałwankowi ozdobę w kapeluszu. Jest. Już bałwanek wygląda lepiej i śmieszniej. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, że tutaj w to miejsce włożycie Wasze zdjęcie i taka ramka w kształcie tego bałwanka powędruje do Waszych dziadków jako dodatkowa forma prezentu. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba i go wykorzystacie. Do zobaczenia moimi na kolejnych filmikach. Cześć!